Kiedy warto kupić złoto? Odpowiedź na to pytanie jest tożsama z odpowiedzią na pytanie, kiedy warto oszczędzać. Co do zasady, zawsze. Można powiedzieć, że zawsze warto oszczędzać. Każdy z nas powinien myśleć o swojej finansowej przyszłości, o przyszłości finansowej swoich bliskich. Dzisiaj, szczególnie w takich czasach, kiedy liczenie na pomoc państwa, na jakieś tam zasiłki emerytalne czy tak zwane emerytury, nie jest wystarczające. Każdy z nas powinien myśleć o zabezpieczeniu przyszłości swojej również na inny sposób. I tutaj złoto fizyczne, kupowanie regularnie, nawet niewielkiej ilości złota w postaci monet, w postaci sztabek, to jest bardzo dobre narzędzie do oszczędzania, do gromadzenia sobie właśnie środków na przyszłość w takiej formule, w takiej formie, która jest dobrym uzupełnieniem do tradycyjnych, oferowanych przez instytucje finansowe narzędzi. Drugim aspektem, w którym często pojawia się złoto, jest aspekt taki stricte inwestycyjny. Analitycy wskazują, że dodanie złota inwestycyjnego do swojego portfela sprawia, że ten portfel zachowuje się bardziej stabilnie. Czyli jeżeli mamy, powiedzmy, portfel inwestycyjny, w którym 20 kilka, 30 kilka procent stanowi złoto inwestycyjne, a resztę stanowią akcje, to taki portfel w długiej perspektywie będzie się zachował bardziej stabilnie. Przykładowo, jeżeli byśmy inwestowali 100% swoich środków w akcje, możemy się spodziewać w niektórych latach spektakularnych zysków, ale w innych spektakularnych strat. Dodanie złota do swojego portfela sprawia, że te wyniki się, że tak powiem, spłaszczają, stabilizują. I tutaj, jeżeli chodzi o rentowność, jakichś dużych różnic nie ma, natomiast jeżeli chodzi o stabilność, przewidywalność, to zdecydowanie mamy tutaj lepszą sytuację. Dlatego warto rozważyć dodanie złota inwestycyjnego do swojego portfela obok akcji. Reasumując, kiedy warto kupować złoto? Z perspektywy inwestora, jeżeli w swoim portfelu nie mamy złota lub mamy go mało, warto rozważyć dokupienie złota inwestycyjnego w celu właśnie stabilizacji wyników swojego portfela inwestycyjnego, szczególnie w średnio i długookresowej perspektywie. Natomiast ta, moim zdaniem, najważniejsza funkcja złota, szczególnie fizycznego w postaci sztabek, monet, to jest ta funkcja oszczędnościowa. Każdego tutaj stać na oszczędzanie.